łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi odtąd aż na wieki. 9 września witam Was serdecznie w piątek i pozdrawiam z Katowic, a czynię to hasłem na dzisiaj. W Księdze Jeremiasza 17:14 czytamy: Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony. W Ewangelii Marka, 2 rozdziale 17 wierszu czytamy: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. W śpiewniku ewangelickim jedna z pieśni brzmi: Uzdrów mnie, lekarzu duszy. Ulecz, co schorzałe mdłe. Odejm boleść, co mnie kruszy. Grzechu jad, co trawi mnie. Owoc Adamowych win i mój własny grzeszny czyn. Gdy mnie krwią swą skropisz, Panie, wszelka nędza ma ustanie. Kochani, tak często chodzimy do lekarzy, szukamy, co jest nie tak, kiedy coś nas boli. Często zapominamy o tym, że nasz organizm to nie tylko ciało, ale także duch i dusza. Czy pamiętamy o tym, aby także o nie dbać? Jak myślę, wszyscy dobrze wiemy, wszystko jest ze sobą połączone w niesamowity, cudowny sposób. W momencie, kiedy coś jest nie tak, chociażby stres, to i nasz żołądek, i nasz organizm reaguje. Na naszą psychikę, na naszą duchową niestabilność także nasz organizm często reaguje. Dlatego dziś chcę nas wszystkich zachęcić do tego, abyśmy nie pomyśleli o tym, co cielesne, ale o tym, co duchowe. Abyśmy przychodzili do Boga w modlitwie, prosząc Go o uzdrowienie tego, co nas męczy, uzdrowienie tego, co nie jest doskonałe i jest chore na naszej duszy, w naszym duchu, ale także cieleśnie. Łaskawy Bóg jest takim Bogiem, który sam to stworzył, wie najlepiej, wie, jak wszystko działa. Możemy do Niego przychodzić i możemy do Niego przychodzić, prosząc o łaskę, prosząc o przebaczenie naszych win. Możemy pójść do Niego, prosząc też o to, aby dał nam siłę pójść do drugiego człowieka, prosząc o przebaczenie. Możemy pójść do Niego, prosząc, żeby dał nam siłę, żeby przebaczyć samym sobie. Bo On nie przyszedł do tych, którzy są sprawiedliwi, ale do grzeszników. I kiedy dostąpimy takiego oczyszczenia, uzdrowienia, to wtedy też nasze ciało, cali my, będziemy przeżywać wiele rzeczy zupełnie inaczej. Wtedy będziemy radośniejsi. Wtedy będziemy chcieli dzielić się tą radością. Bo nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Jezus chce być Twoim lekarzem. Przyjdź do Niego, wzywaj Go, proś Go o pomoc, o uzdrowienie duszy, ducha, a także tego, co cielesne. Tak jak powiedziałam, te rzeczy są powiązane. Dlatego pamiętaj, że najlepiej naszego uzdrowienia może dokonać Ten, kto nas stworzył. Módlmy się. Łaskawy Panie, dziękujemy Ci za to, że dziś możemy do Ciebie przychodzić, a te wersety kierują nasze myśli w zastanowienie się, co z nami nie tak. Jak możemy zaradzić temu wszystkiemu? Bo możemy przyjść do Ciebie. Możemy przyjść, prosić o przebaczenie i dziękujemy Ci za taką możliwość. Prosimy Cię, Panie, uzdrów nas. Okaż nam swoją sprawiedliwość i łaskę. Pomóż nam pójść po przebaczenie do drugiego człowieka, przebaczyć samym sobie, ale także, Panie, daj nam przebaczenie. Odkup nasze winy. Daj nam uzdrowienie i płynącą z tego radość na każdy dzień. Amen. Zostańcie z Bogiem.